Koźmiński. Reaktywacja. Dlaczego, kiedy przejeżdżasz samochodem z Niemiec na przykład, już autostradą, która jest taka sama jak w Niemczech, ta z Wrocławia biegnąca do granicy w Zgorzelcu, już no, zupełnie taka sama jak na zachodzie, przynajmniej ten kawałek do Katowic, no przejeżdżasz tę granicę, auta rzeczywiście takie same, bo tych Mercedesów może nawet u nas troszkę więcej, a jednocześnie wiesz już, że minąłeś granicę jakąś cywilizacyjną, dlatego że ci kierowcy w tych autach po prostu jeżdżą inaczej, od razu. Od razu wiadomo, że jesteś w innej sferze Europy. My jesteśmy społeczeństwem, w którym dokonała się bardzo poważna akumulacja kapitału ludzkiego. Ludzie zainwestowali w siebie, w swoje samochody, w swoje mieszkania, w swoje zdrowie, w swoje wykształcenie, w swoje podróże, wielu różnych rzeczy. Natomiast kapitał społeczny pozostaje konsekwentnie na dramatycznie niskim poziomie, jednym z najniższych w Europie. Polacy po prostu strasznie się wzajemnie nie lubią. I to wszyscy. Chodzę sobie dosyć często z psem na spacer do lasu, który jest tuż koło mojego domu. I tam widzę pełno ludzi, którzy jeżdżą na rowerach, biegają, robią różne dobre, zdrowe rzeczy. Prawie mi się nie zdarza, żeby ktoś z tych ludzi, mijając mnie, uśmiechnął się, pozdrowił, zdradził minimalną sympatię w stosunku do starszego pana z psem. Wręcz odwrotnie. Ich spojrzenia, ich język ciała mówi: stary dziadzie, przeszkadzasz mi razem z tym swoim kundlem. Zejdź mi z drogi. To jest ten message, to jest to przesłanie, które u tych młodszych, znacznie przeważnie ludzi, odczytuję. Po prostu oni tacy są. I teraz powstaje pytanie, czy my jesteśmy skazani na taką sytuację, czy też nie. Wydaje mi się, że to na pewno będzie się utrzymywało przez czas dłuższy, bo jest bardzo silnie zakorzenione w kulturze, w mentalności, w tradycji także. Koźmiński. Reaktywacja. Jakie jest podłoże tej sytuacji? Tym podłożem była i jest brutalna walka o byt. Polak, żeby coś mieć, musiał to komuś wyrwać z gardła. W związku z tym ten drugi był postrzegany jako zawada i konkurent. Tak było od bardzo dawna. Można wobec tego przypuszczać, że w miarę podnoszenia się poziomu zamożności, no nie chciałbym tu wyjść na marksistę, ale proszę ciebie, coś z nadbudową się poprawi. Coś się z nadbudową poprawi. I to jest moja nadzieja. Sądzę także, że ta nadzieja pojawi się w wyniku bardzo intensywnego podróżowania, przemieszczania się po Europie, pracy za granicą i tak dalej. Że jak gdyby przeniknie do nas ten inny sposób patrzenia na bliźniego swego. Jest rzeczą zdumiewającą, że naród tak religijny cnoty umiłowania bliźniego swego w najmniejszym nawet stopniu nie uprawia. Znam kraje. I ty też, których ludzie się uśmiechają do siebie. Myśmy też nieraz jeździli na rowerach, czy biegali razem w Los Angeles, tak, po ścieżce w Santa Monica nad brzegiem. Ludzie się uśmiechają, pozdrawiają się wzajemnie. Pozdrawiają się, piękne dziewczyny jadą i uśmiechają się do starszych panów i odwrotnie. Ludzie pomagają sobie. Mówisz o tym, że to wynika z tej konkurencji, z tego, że każdy musiał w Polsce walczyć o swoje. To czemu wobec tego w Ameryce, tej pionierskiej Ameryce, która musiała walczyć o swoje, każdy musiał walczyć o swoje, ta kultura wzajemnego, wspólnotowego
bytowania się rozwinęła w sposób, który do dziś trwa, mimo że ulega osłabieniu. W Stanach Zjednoczonych niezwykłej żywotności nabrały takie instytucje jak na przykład town meeting, community. Słowo community, społeczność, w Polsce uważane jest za żargon socjologa. Albo socjalizmu, co albo proszę. Socjalizmu. W Ameryce to jest słowo, które ma realne znaczenie dla każdego. Różnica polega na tym, że na tych wielkich obszarach ludzie po to, żeby przetrwać, musieli łączyć się ze sobą i współpracować. Natomiast u nas ta walka była indywidualna. Co więcej jeszcze, zaborcy dążyli do rozbijania naszych społeczności, próbując pozyskać w ten czy inny sposób tajnych i jawnych współpracowników, którzy wewnątrz tej społeczności działali na rzecz zaborcy. W związku z tym powstała podejrzliwość i niechęć. U nas te procesy budowania lokalnych społeczności na dobrą sprawę dopiero w tej chwili się odbywają. A w Ameryce one się odbyły 200 lat temu. Koźmiński. Reaktywacja.